Jak zarazisz kolegę w pracy, to zapłacisz mu 15 tysięcy złotych odszkodowania. A polski ład jest coraz bardziej kontrowersyjną ustawą. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Że też e... słońce Wam tak świeci jak mi. No niestety, nagrywam to. Jak jest ciemno, jeszcze albo już, to już się tego domyślajcie, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No ale cóż, zima w pełni, więc dnie są krótsze. Niestety robi się ciemno, co ja na to poradzę. Może jak zostawicie łapkę w górę, to będzie trochę jaśniej. Zobaczymy. Zostawcie, a my już lecimy z pierwszym tematem. To jest świeżynka, dosłownie świeżynka. Projekt pojawił się na tyle późno dzisiaj na stronach sejmowych, że nawet nie zdążyłem tutaj przygotować tego na planszy, ale przeczytam może kilka pięć minimalnych pensji krajowych brutto, czyli 15 tysięcy złotych. Taką karę będzie musiał zapłacić pracownik, jeśli odmówi poddania się regularnym, pracowniczym testom na wiadomo co, a w pracy zarazi inną osobę. Zakłada to projekt ustawy, w którym w najbliższych dniach ma się zająć sejm. Zgodnie z tymi przepisami, pracownicy raz w tygodniu byliby poddawani testom, a pracodawcy mają weryfikować ich wyniki. Dotyczyć to ma zarówno tych, którzy się zapreparatowali, jak i tych bez preparatu. Ten test będzie musiał wykonywać pracownik nieobowiązkowo, oczywiście, a pracodawca go sprawdzić. Ale jeśli ktoś tego testu nie wykona, a w zakładzie pracy ma ktoś ujemny jego wynik i zarazi się to niestety pracodawca i jego pracownicy będą ponosić konsekwencje tego, że inny pracownik się zaraził, będzie musiał zapłacić odszkodowanie, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. Według Piechy kara taka będzie miała wysokość 5 minimalnych pensji krajowych, czyli to 15 tysięcy złotych brutto. Nie będzie trzeba udowodnić, że dana osoba nas zaraziła. Według Piechy wystarczający będzie fakt, że pracował z nami ktoś, kto nie wykonał testu i przynajmniej teoretycznie mógł nas zarazić. Jeśli, na przykład, ja przyjdę do Sejmu z ujemnym wynikiem testu, a w Sejmie będą osoby, które uważają, że testów robić nie muszą, to jeśli ja zachoruję, te osoby będą musiały zapłacić odszkodowanie, opisał wiceszef Komisji Zdrowia. To jest pewnego rodzaju lekki przymus, po to byśmy testowali się na wiadomo co przed przystąpieniem do pracy. Raz na tydzień, w każdy poniedziałek przychodzimy z negatywnym wynikiem, dodał Piecha. Zaznaczył, że nie wystarczy tutaj test domowy, pracownik będzie musiał przedstawić certyfikat, musi więc poddać się testowi w aptece. Sejm może zająć się projektem ustawy w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. To, to, to są absurdy, to są y, absurdy, które y, rząd próbuje właśnie... W taki... No fajna ta nieobowiązkowość, taka obowiązkowa. Super, naprawdę świetny projekt ustawy, świetne nowe przepisy, które mm, będziemy, które nie będą miały żadnego zastosowania, tak naprawdę, no bo i tak nie przejdą w sądzie, zapewne. Tak jak zawsze to było. Zauważcie, czemu w ogóle tego nie robić codziennie? Dlaczego nie testować się codziennie? Skoro mają być darmowe testy w aptekach, każdy z nas może iść teraz codziennie do apteki się przybadać przed pracą. No, i co, że stracimy na to w cholerę czasu? Będziemy stać w cholernych kolejkach. Budżet państwa dostanie za to po dupie. No, ale my będziemy przetestowani. No, i dlaczego badać się tylko raz na tydzień? Co, jak zbadam się w poniedziałek, to w środę mój kolega nie może przyjść i być zarażony? No i co? I on już mi nie ma płacić tego odszkodowania? To jest naprawdę totalnie bezsensowne. No i kolejna sprawa, która jest tutaj też absurdalna, zwłaszcza patrząc na politykę Prawa i Sprawiedliwości, która jest teraz taka socjalna, prospołeczna, prorównościowa, żeby wyrównywać te nierówności społeczne, jest taka: wiecie, polski ład miał dać najuboższym godność życia, a tym yy, złym, co zarabią, zarabiają powyżej średniej, yy, do. Dowalić, żeby ci dawali na tamtych. No a tutaj proszę bardzo. Minimalna. Nie jest kara od procentu twojego wynagrodzenia, nie jest to kara pięciokrotności twojego miesięcznego wynagrodzenia. Nie. To jest pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Czyli ewidentne uderzenie w najuboższych. Takie po prostu wprost. Jeśli ja zarabiam 15 tysięcy złotych miesięcznie. No to dla mnie to jest miesięczne wynagrodzenie. Boli? Jasne, że tak, ale na pewno nie tak, jakbym miał zapłacić, jakbym miał zarabiać minimalną krajową i zapłacić półroczne wynagrodzenie niemalże. Dlaczego rządy prawa i sprawiedliwości uderzają w najuboższych, mówiąc, że wcale tak nie jest? Mandaty, znowu przecież, są, są podniesione do jakichś horrendalnych sum. Ostatnio dostałem filmik od znajomego, w którym e, ten no stały dwa samochody na przejściu dla pieszych. No i przepuszczały pieszego. I ten, który stał na lewym pasie, jak już ten pieszy sobie poszedł, delikatnie szybciej zaczął jechać od tego po prawej stronie, na prawym pasie. Wiecie, jak to się skończyło? Zatrzymała go policja za to, że wyprzedza na pasach. Dostał półtora tysiąca złotych mandatu, czajcie to? No i teraz to znowu takie podniesienie kwotowe, a nie procentowe od zarobków czy od wartości samochodu różnie to bywa uderza w najuboższych. Bo znowu, kiedy ja zarabiam 15 tysięcy złotych miesięcznie, to w sumie, no dobra, mam półtora tysiąca, okej, okay. parę dni roboty mam w plecy, ale niech już wam będzie. A jakbym zarabiał minimalną krajową, czyli 2150 czy 2250 na rękę, bo pamiętajcie, że to nie jest 3010, to jest 2200 bodajże miesięcznie, no to dla mnie to już jest praktycznie cała pensja. I dlaczego też to wszystko idzie od kwoty brutto, a nie od kwoty netto, czyli od tego, co dostaję na rękę? Dlaczego kara już wynosi brutto. Ale pieniądze dostaje netto. To jest jakaś masakra. W każdym razie to w dalszym ciągu nie będzie miało totalnie żadnego zastosowania w sądzie. To nie może być legalne z tego względu, że nie jesteś w stanie tego udowodnić. To, że minister zdrowia, czy tam jakiś tam zastępca minister zdrowia, wiceminister zdrowia wam będzie mówił, że nie musisz nikomu nic udowadniać. Wystarczy, że tamten nie poddał się testowi. No i tak będzie musiał zapłacić Tobie karę. Różne sytuacje są w firmach. Może się spieszyć szefowi na przykład. I też może ci powiedzieć, dobra, Mariusz, wbijaj do pracy szybciej, wal ten test, lecimy coś robić, nie? Bo musimy, bo mamy klienta wa ważnego, nie? Różne sytuacje są w życiu. I na to też może być przyzwolenie później. No i co? Jakiś tam się zarazi gdzieś na dyskotece kolega z twojej pracy będzie żądał od ciebie mm, e, odszkodowania 15 tysięcy złotych za to, że niby zaraził się od ciebie? No ja pierdzielę, to jest nielogiczne. To jest totalny obłęd. Nie przejdzie to w sądzie. Nie jesteście w stanie udowodnić, od kogo się e, zaraziliście. Kolejny pusty przepis, który tylko zrobi zamęt w sądach i podziały społeczne na tych, którzy... Chcą czegoś od tamtych drugich, i nad tym, którzy nie chcą im tego dawać. Na tych, którzy chcą się testować, i na tych, którzy uważają, że jest to zbędna strata czasu, zwłaszcza przy omikronie, który samo WHO mówi, że to będzie najprawdopodobniej ostatni wariant, bo jest bardzo łagodny. W dupę wkurzyłem się. To jest jakiś obłęd. Opamiętajcie się, róbcie coś wreszcie z głową, politycy. Dlaczego od początku pandemii pokazujecie, jakimi jesteście baranami? Dlaczego nie możemy po prostu żyć w normalnym kraju, w którym możemy wam zaufać, że to, co będziecie robić, będzie przynajmniej nam nie szkodziło. Dlaczego tak nie może być? Dlaczego my już rok temu, nawet nie cały rok, bo polski ład, przygotowanie polskiego ładu nie trwało rok. W maju zaczęliście o tym mówić. Czy w marcu, w maju chyba. Dlaczego już wtedy mogliśmy się spodziewać, że wy nie będziecie w stanie w tak krótkim czasie napisać dobrej ustawy, która nikomu nie da podupie? A wy w zaparte! Musi wejść ten polski ład! Musi! Będzie dobrze! Wszyscy jeszcze przypomną sobie nasze słowa. To będzie zarambista ustawa, wszystkim będzie lepiej, tylko nie tym cwaniakom. To powiedział Jarosław Kaczyński w RMF-ie, że tylko cwaniactwo, ludzie utrzymujący się z cwaniactwa stracą. I co? Jarek Kaczyński stracił. A propos polskiego ładu. W okręgu legnickim nowymi przepisami zagrożonych jest około 40 tysięcy działkowców na terenie 10 powiatów. Powodem zamieszania jest ustawa z zakresu... Składka zdrowotna w Polskim Ładzie to według ekspertów nowy podatek, który w dodatku nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. Ich zdaniem to także forma kredytowania państwa. Dodatkowo w nowych przepisach jest tak dużo luk, że o tym jaka jest skala niedociągnięć przekonamy się dopiero w kolejnych miesiącach. Składka zdrowotna w Polskim Ładzie to jedna z najważniejszych zmian, która miała sprawić, że będzie sprawiedliwiej. Rząd argumentował wprowadzenie nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej, między innymi tym, że dotąd wiele osób z wysokimi zarobkami płaciło niską składkę zdrowotną nieproporcjonalną do wysokości dochodów, a była ona opłacana w formie ryczałtu, niezależnie od wysokości pensji. Po zmianach w Polskim Ładzie płacimy ją od dochodu i bez możliwości odliczenia. Tymczasem według ekspertów w nowych przepisach jest tak dużo niejasności, że będzie to generować wiele problemów. Przygotowano listę najważniejszych wątpliwości na serwisie many.pl. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą, które dotychczas odprowadzały składkę w zryczałtowanej wysokości i dzięki temu mogły z góry przewidzieć ponoszenie z tego tytułu wydatków. Teraz z założenia składkę te trzeba ustalić od osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej, ale od tej zasady jest wiele wyjątków. Wyjaśnia Magdalena Januszewska, radczyni prawna specjalizująca się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Ekspertka dodaje, że także w przypadku osób korzystających z różnego rodzaju w opłacaniu podatku dochodowego obowiązują różne zryczałtowane wysokości składki. W rezultacie obciążenie przedsiębiorców składką zdrowotną nie będzie ani równomierne, ani uzależnione od osiąganego dochodu. Z kolei Antoni Kołek, doradca pracodawców RP, uważa, że nie dość, że płacimy więcej, to w dodatku nie dostaniemy za to żadnego ekwiwalentu, jak na przykład w przypadku składki emerytalnej. W praktyce, jeżeli opłacamy na przykład wyższą składkę emerytalną, to mamy prawo oczekiwać w przyszłości na przykład wyższe emerytury, komentuje. Dodaje, że jednak w tym wypadku nie będzie mieć to żadne wpływu na koszyk naszych świadczeń. Składka zdrowotna jest więc w praktyce podatkiem. Według ekspertów trudności z rozliczaniem składki zdrowotnej nie będą mieć osoby zatrudnione na etatach i umowie zlecenie, bo w ich przypadku niewiele się zmienia poza wymiarem ekonomicznym. Zasada jest taka, że od przychodu odliczamy więc między innymi składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i od tego obliczamy 9%, tłumaczy Antoni Kołek. Jego zdaniem pojawiają się jednak między innymi duże problemy dla liniowców, czyli osób, które płacą 9 15% podatek dochodowy, składkę za zastyczeń będą musieli zapłacić do 20 lutego, tymczasem z przepisów wynika, że podstawa wymiaru jest taka sama jak w 2021, a stawka wynosi 4,9, jednak zdaniem rządu z IZUSu powinna wynosić 9, choć żaden przepis o tym nie mówi, to jest dodatkowy zwawrót głowy dla przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób, bo co innego jest w przepisach, a co innego mówią przedstawiciele rządu, tłumaczy ekspert. Jeżeli mamy kilka rodzajów działalności, na przykład prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy zarazem członkiem zarządu, w spółce, która wypłaca nam z tego tytułu wynagrodzenie, wówczas od każdej formy działalności będziemy musieli zapłacić składkę zdrowotną. Dotknie to nawet działkowców, którzy są na przykład członkami zarządów rodzinnych, ogródków działkowych, ponieważ spełniają ustawową definicję. Osoby pełniące funkcję z powołania, a od stycznia także oni będą musieli od tej działalności odprowadzić składkę zdrowotną. Jeżeli więc ktoś jednocześnie pracuje w kilku miejscach, to łączna kwota, którą będzie miał do zapłacenia, może być wręcz porażająca. Komentuje Antoni Kołek, nowe zasady rozliczania. Składki zdrowotnej mogą być problemami również dla osób, które prowadzą działalność na tak tzw. ryczałcie. Ich sytuacja skomplikuje się, zwłaszcza wtedy, gdy zmieni się próg ich przychodu. Przykład, jeżeli ktoś posiada przychód do 60 tysięcy złotych, wówczas płaci miesięcznie 335 zł składki zdrowotnej, ale jeśli przekroczy ten próg w grudniu, to wówczas będzie musiał rozliczyć się z ZUS-em i dopłacić składkę zdrowotną za cały rok, czyli po 559 zł miesięcznie. Będąc na ryczałcie, trzeba się bardzo pilnować, aby nie przekroczyć określonego progu, bo wówczas można stracić uprawnienie do niższej składki i trzeba będzie dopłacić różnicę za cały rok. W efekcie ryczałt tak zachwalany przez rząd może być dla wielu osób łapką, wyjaśnia Antoni Kołek. Kolejnym problemem jest niespójny system i różny sposób liczenia składki. Jest z jednej strony opierający się na dochodzie, z drugiej na ryczałcie. Jeśli nie osiągniemy na przykład dochodu, to i tak zapłacimy składkę, tyle że w formie ryczałtu. Prowadzone są więc dwa rodzaje rozliczania, odliczenie od dochodu i w formie ryczałtu, gdy nie ma dochodu. W praktyce, jeżeli w danym miesiącu przed nie osiągnie dochodu albo będzie miał stratę, to również będzie musiał zapłacić około 270 zł minimalnej składki. W tym wypadku mamy więc wprowadzony mechanizm podatku minimalnego, wyjaśnia ekspert pracodawców RP. W efekcie jego zdaniem to nie tylko zakamuflowany podatek, okazuje się także, że w praktyce nie ma już żadnej kwoty wolnej od podatku, niezależnie od tego, czy jesteśmy na etacie, działalności gospodarczej czy skali podatkowej, bo od każdej zarobionej złotówki zapłacimy składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Wotną, tak zwaną. Z tego powodu firmy będą coraz częściej zawieszały działalność. Jeśli w jakimś miesiącu nie wygenerują odpowiedniego dochodu, będą robiły to tylko po to, aby nie płacić tej składki, tłumaczy. Nie, nie moich, ale generalnie. Kto, się, kto rozumie działkowca? I właśnie na tym ryczałcie może się okazać, że mm, opłaca się nie pracować przez miesiąc czy przez pół miesiąca na koniec roku, żeby tylko tego nie przekroczyć. Bo przecież różnica pomiędzy pierwszą stawką zdrowo zdrowotną ryczałtową a drugą składką zdrowotną ryczałtową jest prawie dwukrotna. To jest jakieś 300 wyróżnicy. Przecież 300 wyróżnicy razy 12 miesięcy daje wam 3600. No i jeśli ja mam na przykład, nie wiem, dobić sobie ostatnim miesiącem 5000, a mogę nic nie robić w tym czasie i nie być w plecy 3600 przez te 5000 minus podatki i tak dalej, czyli i tak będę 5000 w plecy i nic nie zarobię, bo to jest od 60 tysięcy, czyli średnio 5000 miesięcznie. No to może wolę nie pracować. Tylko dla kogo to jest dobre? Dla gospodarki? Za cholerę to nie jest dobre dla gospodarki. Bo ludzie będą tylko kombinować i albo przestaną pracować sobie w, w, jeden, miesiąc, w mie jeden miesiąc w roku, no bo to im po prostu nie będzie na rękę, albo zaczną kombinować i nie wystawiać rachunków, paragonów, faktur, bo tak się kończą właśnie takie kwotowe e, progi. Kiedy wy, przekraczając grosz, od razu... Przechodzicie na wyższy próg i płacicie kilka tysięcy złotych więcej. Tak się nie robi. To jest nielogiczna polityka podatkowa. Mój znajomy ostatnio, to też Wam mówiłem chyba na jednym filmie, ale nie każdy pewnie wie, słyszał, więc tak szybko tylko powiem: pracuje dość dobrze, zarabia jako informatyk. No i teraz po polskim ładzie na etacie, etatowcom powinno być lepiej. No to jemu na rękę wychodzi wstępnie, przynajmniej przy wstępnych założeniach, bo oczywiście polski ład może się jeszcze wielokrotnie zmienić, ale jak na razie to wychodzi mu tak, że ostatnie dwa miesiące w roku to on sobie weźmie bezpłatnego urlopu. A wiecie czemu? Bo jemu to wyjdzie na jedno, bo nagle przekroczy próg tego, tej, tej ulgi od klasy średniej. I jeśli ją przekroczy, no to tak jakby dwa miesiące pracował za darmo. Więc jemu się opłaca wziąć dwa miesiące urlopu bezpłatnego, bo i tak zarobi tyle samo. To jest obłęd. To nie uczy ludzi pracy, nie uczy ludzi kreatywności, jakiegoś samorozwoju tego, żeby robili wszystko, żeby, 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 żeby jakoś się rozwijać w tym, żeby pr produkować, żeby nasza gospodarka się rozwijała. To uczy, co najwyżej, krętactwa i lenistwa. Ciekawe w ogóle jest to, że to, o czym teraz mówią eksperci, to ja już mówiłem Wam parę tygodni temu po wstępnych analizach. I teraz wypowiadają się w zupełnie tym samym tonie eksperci. Zauważyliście? NFZ z PKB jest łączone. No, że to i tak nie wpłynie na twoje, na twój, yy, na twoją opiekę zdrowotną. Że jak masz kilka umów, to zapłacisz kilka razy ten zasrany podatek zdrowotny, bo inaczej tego nie można, czy znaczy można. Podatek dochodowy. Bo to chyba jest bardziej właściwa nazwa. Ze zdrowiem to ma nic wspólnego. No, a przecież na NFZ i tak płacimy z procenta PKB. I to jest nieistotne, czy nazwiemy ten podatek zdrowotnym, czy nazwiemy ten podatek dochodowym, czy nazwiemy ten podatek złodziejstwem. To i tak do PKB ląduje tyle samo, do wspólnej kasy państwa ląduje tyle samo pieniędzy, i później z procenta tej, tej, tej kasy wydatkowane jest na służbę zdrowia. Nieistotne, jak nazwiesz ten podatek. I tak jest. A w dodatku ty nie dostaniesz lepszej służby zdrowej. Tak jak tam słusznie ekspert mnie zacytował, tak myślę. W prywatnej firmie, jakbyś płacił wyższe składki, no to byś dostał lepszą opiekę zdrowotną. A tutaj płacisz wyższe składki i nie dostajesz nic. W dodatku rząd się chwali cały czas tym, że zlikwidował ryczałt, że ryczałt był nieuczciwy. No bo zryczałtowana składka zdrowotna była nieuczciwa dla najmniej zarabiających, bo wtedy ich procent, oni płacą więcej procent swojego dochodu na składkę zdrowotną niż najbogatsi. Ok. Ale teraz wprowadziliście coś takiego. <laughs> że faktycznie jest procentowo od dochodu, ale jest też minimalna, żeby nie było za dobrze, dalej jest zryczałtowana minimalna, Czy jak nie zarobisz nic w danym miesiącu, albo zarobisz za mało, to i tak masz zryczałtowaną stawkę. Obłęd. Mam też takiego, a, e, statystyki TVP ostatnio widziałem, Weto chyba, Wapniak dał na e, relacji na Instagramie, e, screen z TVP, z TVP Info. Porównanie Polskiego Ładu. I była taka tabela. Czajcie to. Był pierwszy słupek. Osoby, które zyskają przynajmniej 10 zł. I słupek zielony taki wielki. Skubaniec. Na, po, na Polskim Ładzie. Że przynajmniej 10 złotych zyskają. A osoby, które stracą powyżej 250 zł. <słuch> I taki słupek. Korea Północna. Mówi to panu coś? Komentarz budowlańca pewnego. Znaczy osoby prowadzącej firmę budowlaną. No, budowlaniec chyba, nie. Jak ja, YouTuber, to nie nazywam się osobą prowadzącą firmę YouTube'ową, tylko YouTuber, tak? Mniejsza. Przedsiębiorca. Dostajesz milion dzisiaj na roboty budowlane za cały rok. Płacisz składkę zdrowotną 90 tysięcy za ten miesiąc. Mhm. Uh -huh bo jeszcze nie wydałeś ani złotówki z tej kwoty. No i oczywiście podatek dochodowy. Po 12 miesiącach wydałeś to, co ci zostało na ludzi, materiały, podwykonawców, na koniec roku jesteś na zero. Fiskus zwraca ci nadpłacony podatek dochodowy, no bo nic nie zarobiłeś, za to nikt nie zwraca ci składki zdrowotnej, przepadła w styczniu i na koniec roku nikt już nikogo to nie obchodzi, że w tym roku żadnego dochodu nie było. Rozumiecie, nie? To jest podatek dochodowy, którego nie muszą zwracać. A co więcej, nawet podatek dochodowy, który wam zwrócą ostatecznie, to to nie będzie już ta sama kwota. Zwrot podatku, nadpłacanie podatku i później te zwroty, przez które się w ogóle ludzie cieszą. Nie? To, 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 to jest obłęd, że wmówiliśmy społeczeństwu, że zwroty z podatku są dobre. Ludzie się cieszą, dostając zwrot z podatku. Czekają na tę chwilę i się cieszą. O, fajnie! Dostałem 3000 zwrotu z podatku. A czy ty wiesz, że rok temu te pieniądze, jakbyś nie nadpłacał tego podatku przez bublowate prawo, to było więcej warte niż teraz, jak ty po półtora roku dostałeś te 3000? No. Dręcz wyszukaj. Dlaczego dzieci na onkologii nie gryzą chleba? Bo mają przerzuty. Tego skora mamy od Marvela Data za co serdeczny szacu nie dostajesz od nas, złote przerzut. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, wbijaj koniecznie na nasz kanał Suchary z sucharami, gdzie codziennie masz nowego sucharka. Ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło. No i. Heja. Posłuchaj co mówię ci, co mówię ci, zło nie popłaca. A uciekamy się do zemsty, do zemsty, karma wraca. Posłuchaj co mówię ci, co mówię ci, zło nie popłaca. Kiedy się obudzimy, obudzimy.